Pragnę Was gorąco powitać w pokoju 5-letniego Krzysia. Krzyś jest teraz w przedszkolu, w związku z czym możemy śmiało rozejrzeć się po jego pokoju. Może zacznę od czegoś, co uważam, że jest takim punktem głównym właśnie w tym wnętrzu. Jest to łóżko-domek. To jest coś, o czym mi się wydaje, że my marzyliśmy, czyli rodzice, w naszym dzieciństwie. Taka baza, domek. No ja bardzo. Niestety nigdy nie miałam łóżka piętrowego, no ale ma je Krzyś. No i jestem przekonana, że jest to dość trafiony wybór, dlatego że Krzysia znajomi uwielbiają się bawić zarówno w łóżku, jak i pod łóżkiem. A każdy, kto wchodzi, pyta, skąd jest to łóżeczko. No i teraz tak. Bardzo dobrym pomysłem jest, kiedy łóżko jest trochę ponad ziemią, że mamy tam opcję przechowywania pod tym łóżkiem. Bo bardzo często już nad łóżkiem trudno zaaranżować przestrzeń i nie jest to często w pełni wykorzystana przestrzeń. Tu łóżko jest wyżej, wykorzystujemy przestrzeń tym zadaszeniem, natomiast na dole mamy pełno przechowywania, bo jest komoda z 3 szufladami, szafki, w których można schować zabawki. Tu z boku również jest regał odkryty i można wyeksponować okazałe klocki Lego, a dziewczynka coś innego. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. A w środku, tam na dole zaś, jest tajna baza. Wyobraźcie sobie, że dzięki tym, że temu, że są tam mebelki, dzieci się tam uwielbiają chować. Oczywiście rozpracowują tam słodycze, których nie mogą jeść w określone dni tygodnia. Jak przychodzą znajomi, to pach, pach, tam są skrytki. My nie raz i nie dwa znaleźliśmy tam mnóstwo skarbów. Co ważne, jeśli też myślimy o spaniu, o łóżku i komforcie, żeby to dziecko było szczęśliwe, warto, żeby zdrowo wypoczywało, bo jak wiemy, spędzamy 1/3 czasu naszego życia śpiąc, a dzieci śpią jeszcze więcej godzin, więc ważne, żeby spały wygodnie. My dobraliśmy do tych tutaj łóżeczek, ale zmieniliśmy podstawy. Specjalne materace od firmy Janpol. Podam Wam dokładnie nazwę tego materaca. Bardzo dobrze nam się sprawdzają. Mamy w naszej sypialni ten materac, ale jakby inny model. Dzieci mają tutaj i wszyscy mówimy, że śpi nam się wygodnie, więc warto na to zwrócić uwagę. Ja Wam podaję sprawdzony model tutaj. No i w komentarzach również. Dalej, idąc po pokoju, mamy fotel. On jest stary. Jest z 2013 roku. Jak sprzedawałam mieszkanie, koniecznie chciałam go ze sobą zabrać i udało mi się go wyrwać z tamtej przestrzeni. Bo muszę przyznać, że pani była zachwycona wnętrzem i nie chciała nic oddać, ale fotel. Powiedziałam, że to taki fotel do karmienia, wie Państwo, związany, więc udało się go wziąć. Więc tutaj są czytane bajki wieczorem, wszyscy lubią na nim siedzieć, jest bardzo wygodny. Dalej przechodząc, jest tu miejsce tak zwanego przechowywania. Obnażę się, delikatnie uchylę szafę. Możemy tu trzymać rzeczy dziecięce, bo jedna szafa wydawała mi się zbyt ubogim rozwiązaniem, że będzie za mało miejsca, no bo taki człowiek ma letnie, zimowe rzeczy. Oczywiście możemy w zależności od pory roku chować letnie, zimowe na zmianę. Niemniej jednak, jak mamy jedną szafę więcej, możemy schować do niej również na przykład zabawki. No i też na niej zaaranżować pewne miejsca, tak jak te kosze i tam coś jeszcze wrzucić rzadziej używanego. Oczywiście w tym pokoju skradają serce duże okna, które wpuszczają piękne słońce do tego wnętrza. No oczywiście dlatego te okna mają taki kształt, bo znajdują się w domu z 1910 roku. Krzyś ma jeszcze do dyspozycji ławkę, my oczywiście wolimy, żeby nie korzystał, na razie nie korzysta. Przechodząc dalej, mijamy grzejnik. Grzejnik jest nietypowy, zmieniony z tego, co tutaj tradycyjnie było umieszczone. Znajdował się on pod oknem. Dałam 2 strzeliste grzejniki, oczywiście policzyłam ich wydajność na tą kubaturę pomieszczenia, ale wydaje mi się, że właśnie to, że są pionowe, wyżej zawieszone, pionizują to pomieszczenie, wydłużają, ale też umożliwiło to aranżację tutaj tego miejsca pod oknem. Uważam, że bardzo fajnie jest móc pod oknem postawić właśnie albo gdzieś w okolicy okna, żeby światło dzienne wpadało i umożliwiało naukę, rysowanie czy kreatywną zabawę właśnie z możliwością korzystania z światła dziennego. Jeśli stoimy przy biurku, warto powiedzieć, że biurko jest regulowane, można je ustawić pod kątem, w związku z czym prace malarskie czy naukę można wykonywać w różnych pozycjach, co jest oczywiście zdrowe, wskazane, ale i też bardzo ciekawe i urozmaica trochę ten czas spędzany przy nauce czy kreatywnym tworzeniu. Tu zaś obok jest taki regał,
Część rzeczy jest, część półek jest otwartych, żeby łatwo coś sięgnąć, ale też żeby było na widoku, co tam mam, ale żeby nie było za dużo już bałaganu, bo nie da się wszystkiego oczywiście pięknie poukładać zawsze, tu mamy do schowania i jest zamknięte i nie ma bałaganu. Tu zaś pode mną jest dywan, o który bardzo często padają pytania. Jest on tak, nie chciałam powiedzieć, że przypadkiem, ale to taka trochę wypadkowa decyzja, ponieważ jest pod nim piękna drewniana podłoga. Ja tą podłogę chciałam mieć w całym domu, ale wydawało mi się, że dzieci mogą być za małe jeszcze tutaj, bo ja mam chłopców i oni dość intensywnie i bardzo mocno bawią się zabawkami. Nazwałabym, że meteoryty spadają na podłogę i ja chciałam cieszyć się. Oczywiście podłoga się zużywa i to jest materiał, który jest naturalny, starzeje się, ale nie tak, jak oni by go postarzyli. W związku z czym postanowiłam zastosować wykładzinę. Nie chciałam na nią niby dużo pieniędzy wydawać, szukałam czegoś ani niedrogiego, ale efektownego i udało się. Wykładzina spełnia wszystkie swoje funkcje. Świetnie się czyści, jest jasna, przyjemna pod stopami i daje efekt, że to pomieszczenie jest czyste, jasne i przyjemne i przytulne, więc takie rozwiązanie jak najbardziej Wam polecam. Jak będziecie chcieli pytać o tą wykładzinę, dam Wam namiar. Tu zaś stworzyłam boazerię, natomiast jest ona przygotowana z dwóch różnych jakby firm, bo to są drewniane tutaj panele kupione w markecie budowlanym, zaś ta listwa jest zupełnie z innej firmy, jest ona wykonana z MDF-u, ale udało się te dwa elementy spasować i zrobić taką boazerię. Zauważcie, że ona jest, nie jest na połowie wysokości pomieszczenia, jest niżej, po to, żeby właśnie nie ciąć tej przestrzeni, obniżyłam. Chciałam, żeby było dekoracyjnie, ale też wysokość została dobrana w oparciu o okna, żeby to wszystko się ładnie zgrało i te listewki. Myślę, że się udało. Tutaj zaś na tej boazerii widzimy takie nietypowe porcelanowe przełączniki i gniazdka. Chciałam, żeby cały dom był utrzymany w jednej tonacji. To również konsekwentnie zostało powtórzone w postaci drzwi drewnianych, które są w całym domu. One są dość zbliżone, oczywiście są różne szerokości, jak to w starym domu, i mosiężne klamki. Na koniec zostawiłam crema de la crema. Coś, co się pojawia w dużej ilości moich projektów. Zobaczyłam to kilka lat temu u moich klientów. Zachwyciłam się, przepadłam i jest to lampa Ramco. Zobaczcie sami. Co fajne w tej lampie, to to, że ma nietypowy kształt, jest minimalistyczna, trochę nowoczesna, taki trochę, jak ja to zawsze mówię, lot w kosmos, super jest. Jest nie dość, że u moich klientów w niektórych wnętrzach, chyba kilku, to została zaciągnięta do naszego domu na korytarz, na ścianę kokinkiety i lampa sufitowa i tak się super świeci, pięknie to światło się tutaj rozkłada i tworzy takie ringi i takie odbicie na suficie. Bardzo mi się to podoba i takie lampy tutaj w pokoju są dwie. Jak się mówi o pomieszczeniu, to nie sposób zapomnieć o sztukateriach, które są konsekwentnie w całym domu. Ja uwielbiam sztukaterię, uważam, że jeśli oczywiście stylistyka wnętrza na to pozwala, warto je stosować. Tu sztukateria jest niższa niż na niższych kondygnacjach. Nie jest bardzo zdobna, ale nadaje takiej elegancji. Jest to sztukateria od Orak Decor, model CX127, znam na pamięć, bo wyłożyłam kilometry tych sztukaterii na różnych budowach, na swoich własnych, także też, w związku z czym nawet zapamiętałam. Wszystko Wam podpiszę, co jest skąd, o co nie powiem, to oczywiście Wam będę się starała odpowiedzieć w komentarzu. Dziękuję Wam za wizytę w Krzysia Pokoju i zapraszam na wizytę do pokoju Franka.